Okej, witam YouTube. W takim krótkim, szybkim materiale podsumowującym te dwie kobyły Antiquity Roads and Boats od Splotterspellen. Co można powiedzieć o dwóch tytułach, jeśli chodzi o cechy wspólne? No to obie wspólną mają tematykę, bo zarządzamy jakąś aglomeracją, pozyskujemy surowce, wykorzystujemy je do rozwoju tych naszych mieścin. Ale jeśli chodzi na przykład o Roads and Boats, dla mnie jest taką bardziej naturalną symulacją tego rodzaju rozwoju. Po prostu musimy opracować plan działania, no i go wdrożyć. Sprawdzam po prostu, jak działa, jak połączenia dróg się sprawdzają w połączeniu z budynkami, jak to wszystko nam pracuje, co możemy zrobić, żeby przyspieszyć naszą produkcję. A Antiquity, no to jest to przede wszystkim rywalizacja z grą i przeciwnikiem. Tutaj cały czas borykamy się z trudnościami, które rzucają nam pod nogi. Nawet jeśli postawimy drugie miasto, które jest takim troszkę oddechem od oczekiwań, wymagań gry, no to zaraz zderzamy się z drugim przeciwnikiem, który zabiera nam powierzchnię do życia. Za chwilę pojawiają się groby na naszych miastach, skażenie, głód rośnie. Cały czas musimy się martwić, jak sprostać tym oczekiwaniom. Więc tutaj jest taki bardziej stresujący element. W Roads and Boats mamy raczej podobny początek rozgrywki. Jest stonowany, mamy małą ilość transporterów na początek, więc powolutku te obszary zaczynamy zapełniać, rozwijać, rozbudowywać. Tutaj mamy taką zagadkę stworzoną przez projektanta danego scenariusza, danej mapy. Musimy znaleźć, gdzie są ukryte pułapki w tym scenariuszu i gdzie są ukryte pomoce, które możemy wykorzystać do rozbudowy naszej mieścinki. Antiquity daje nam też wybór na mapie, który pozwala nam określić dostęp do surowców na początek poprzez wybór miasta. My już decydujemy się na początku, od czego zaczniemy, czego będziemy mieli dużo, czego mniej i jakie będą związane z tym ograniczenia i korzyści. Tutaj dużą różnicą są zmienne warunki zwycięstwa, które możemy wpleść w naszą strategię, wykorzystując bonusy, jakie dają nam konkretni patroni, możliwość przeskakiwania między tymi patronami, czyli przeskakiwania de facto między różnymi bonusami, daje nam opcję też zaskoczenia przeciwnika. Co jeszcze można powiedzieć? Tutaj w Antiquity musimy nauczyć się bardzo reagować szybko na działania przeciwnika. Gra działa tak samo, więc jest pewien algorytm, który jesteśmy w stanie przewidzieć, ale jednak przeciwnik może nam bardzo skutecznie dokuczyć, nie wiem, zwiększając poziom głodu, czy wykorzystując obóz pracy, który szybko zapełni nam mapę jego wpływami. To są rzeczy, na których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i musimy nauczyć się reagować na nie. W Roads and Boats na tą chwilę nie bardzo podoba mi się ten element konfliktu, który jest możliwy w tej rozgrywce. To znaczy, że jeśli drugi gracz pójdzie na wojnę, no to my już możemy zapomnieć o budowaniu, tylko musimy przejść w ten tryb też bojowy i grać po prostu na większe wyniszczenie, kto bardziej kogo wyniszczy. Ale to jest, mówię, na chwilę obecną. W Antiquity, no to jest ten stres od początku. To nie jest absolutnie lajtowa gra o rozwoju cywilizacji, więc tu z tym musicie się liczyć. Wymaga olbrzymiej kreatywności i elastyczności. No przy tej grze raczej nie odpoczniecie. To nie jest gra na odstresowanie, wręcz przeciwnie. Więc z tym trzeba się liczyć i zdaję sobie sprawę, że nie każdy tego szuka w grach planszowych.
W Roads and Boats, dla porównania, budynki są, to są standardowe budynki, które coś nam produkują. I my musimy zadbać o mądre rozmieszczenie tych budynków, żeby ta produkcja była jak najbardziej sprawna. W Antiquity budynki mogą stanowić ciekawy pomysł do zaskoczenia przeciwnika, bo mamy karczmy, które rozciągają nasze wpływy. Mamy stocznie, które pozwalają nam wykorzystać wodę na różne sposoby, też pozwalają nam sięgnąć dalej. Eksplorator pozwala nam zdobyć na początku niedostępne nasionka, które i możemy zacząć produkować inną żywność. Wydziały to już w ogóle inna bajka, bo pozwalają nam czyścić obszary ze skażenia obniżyć cenę produkcji niektórych budynków i tak dalej. Więc budynki postawione w różnym czasie w Antiquity mają może nie inne znaczenie, ale inaczej odbiją się na waszej rozgrywce, nie? Czyli powiedzmy, nie wiem, wysypisko śmieci, które zajmuje bardzo dużo miejsca, postawione w pierwszym etapie zabezpieczy was przed tą ilością skażenia na początek, albo postawienie szybko tego obozu pracy sprawi, że szybko się zakopiecie w skażeniach i musicie na to umieć być przygotowani. Czyli w Antiquity bardzo ważne jest takie skondensowanie czy dobranie tych budynków do całości strategii. To tutaj jest ten mechanizm, który trzeba wyprodukować. Musicie wiedzieć, że jakie mają plusy i minusy dane budynki. Idąc w jedną stronę, musicie się podeprzeć tak jakby drugą stroną. To znaczy, że tak jak mówię, stawiasz obóz pracy, no to jednocześnie możesz zainwestować w karczmę, która pozwoli ci dalej się wypchnąć szybciej poza granicę twojego miasta. Więc to są tutaj te ciekawe decyzje, które trzeba rozważyć już od początku gry. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, w Roads and Boats znowuż kluczem do sukcesu jest mądrze opracowana logistyka. Transportery są tutaj fundamentem tej gry. Transportery pozwalają wam budować na kaflach budynki, ale też stawiać cud. Muszą być obecne. Przy każdym ważnym elemencie muszą być transportery. No i przede wszystkim podróżują po tej sieci połączeń, tworzą drogi i później same po nich podróżują. To od was zależy, w jaki rodzaj transporterów pójdziecie, żeby osiągnąć sukces, czyli wyprzedzenie przeciwnika na tym torze rozwoju. To tutaj ewidentnie czuję, że ten mój plan logistyki, zagospodarowania bardzo przekłada się na to, jak działa prężnie mój land, moja ta mieścina, którą prezentuję. Więc pytanie teraz takie na szybko, czy warto mieć obie? Znaczy, ja powiem tak, mimo wspólnej tematyki, dla mnie gry w swojej kategorii są tak indywidualne, tak niespotykane, że no tak jak widzicie, mam dwie i żadna nie wypiera, jedna nie wypiera drugiej, bo tutaj te gry zakładają zupełnie inny sposób myślenia i zupełnie inne podejście jest do obu tych gier. To nie jest na zasadzie Caverna Agricola. Tutaj to są zupełnie kompletnie inne gry. No, tak mogę to powiedzieć. Już nie patrzę na poziom interakcji, czy tak jest bardziej solo, czy mniej, ale czego innego oczekuje Was Antiquity, a czego innego oczekuje Roads and Boats. Gdybym ja miał wybierać, którą bardziej lubię, no to powiedziałbym tak dyplomatycznie tą, w którą akurat obecnie gram. Ale tak szczerze mówiąc, gdyby ktoś przystawił mi teraz pistolet do głowy, to wybrałbym Roads and Boats ze względu na ten mniejszy poziom stresu. To ta gra wciąż mocno mnie stresuje. Oczywiście, im więcej partii się zagra, ten element stresu znika troszkę, bo łatwiej opanować przynajmniej te oczekiwania, które ma gra względem nas.
Ale Roads and Boats jest takie przyjemniejsze, bardziej przypomina mi tych Settlersów, kiedy też zaczynaliśmy z jakąś mapą, rozglądaliśmy się po tej mapie, patrzyliśmy, aha, tu są góry, tu chcę dojść, tutaj jest to, tutaj chcę mieć drwala, tutaj chcę mieć tartak. Ja bardzo lubię tą budowę taką właśnie aglomeracji, budowanie tych zależności, tak jak w Anno Domini. Ten budynek stawiam obok tego i później ten chłop wychodzący z tego budynku ma bliżej do tego. Tutaj drogi łączące ten budynek z tym. Mi się to strasznie podoba, uwielbiam to. Więc o tą powiedzmy, o to ucho ośle Roads and Boats mogę powiedzieć, że wygrywa Antiquity, chociaż tak jak mówię, jak siadam do jednej albo drugiej, to wciągają mnie niesamowicie. Jestem całkowicie pochłonięty, jeśli gram w któryśkolwiek z tych tytułów. Oba tytuły są długie, więc tutaj trzeba się z tym liczyć. Są upierdliwe, jeśli chodzi o obsługę, ale ja tego nie zauważam. Każda partia jest dla mnie mega wyzwaniem i mega satysfakcją po skończonej rozgrywce. Więc ja od siebie polecam obydwie. W tym momencie nie są dostępne, ale myślę, że prędzej czy później pojawi się któraś z nich i warto wziąć na spróbowanie. Bo, no tak jak mówiłem, jeśli nie graliście w żadnego splottera, a być może jeśli graliście do tej pory w Food Chaina czy Great Zimbabwe, no to macie ten przedsmak tej takiej inności w rozgrywkach. Ja nie mówię lepsza, gorsza, ale no, na pewno musicie stwierdzić, że jest to zupełnie coś innego niż większość euro, które znamy tutaj na rynku. Więc ja serdecznie polecam obie trumienki. Zresztą te nowe wydanie Antiquity jest już w mniejszym pudełku. I co? No, zachęcam do posłuchania kolejnych materiałów, zachęcam do naszych podcastów o splotterach. Teraz już widząc mniej więcej jak wygląda gra, może łatwiej będzie też zrozumieć, o czym my tam mówiliśmy. Dzięki serdecznie za wysłuchanie, no i do usłyszenia. Pozdrawiam, pa.